Witam szanownych widzów kanału Skyline Atmosfera. Po długiej przerwie, w której nic nie nagrywałem, dzisiaj wziąłem lekki temat. Bo nie wiem, czy nie będę się jąkał, nie wiem, czy nie będę zawieszał się zbyt długi czas. W związku z tym wziąłem coś lekkiego, wziąłem unboxing i potem dopiero wezmę tematy, które się pospiętrzały i które są ciekawe i wreszcie mam możliwość gdzieś to nagrać. Dlatego, że opuściliśmy naszą siedzibę, w której byliśmy do tej pory, i przenieśliśmy się do naszego ogrodu pomarańczowego. Budujemy wszystko od początku, także kadr jeszcze nie jest przemyślany, to jeszcze nie jest to miejsce, w którym docelowo chciałbym nagrywać filmy. Tutaj jest troszkę zbyt duże echo, na razie po prostu na tle regału. Chciałem zrobić coś w plenerze, natomiast no niestety mamy od dłuższego czasu albo wiatr i opady, albo opady. W związku z tym bardzo ciężko się nagrywa coś na zewnątrz. Tak jak w Polsce dopadła Was zima, tak jak w innych krajach europejskich pada niezależnie od tego, jaka jest pora roku, tak tutaj w Sewilli na 320 słonecznych dni w roku przypada również te pozostałe 40 kilka, w których może padać albo być bardzo pochmurnie i właśnie tak teraz jest. Miejscowe władze, podobnie jak władze Warszawy, nie dają sobie rady. Tak jak Trzaskowski nie jest w stanie wszystkich ulic odśnieżyć, bo nie ma takiej dużej łopaty, tak tutaj też niestety w Sewilli nieudolność władz polega na tym, że deszcz pada, a jezdnie pozostają mokre. No ale wróćmy do tematu, mianowicie unboxing. Unboxing dwóch kasków. Byłem przekonany, że będzie unboxing tylko jednego kasku, z którym z Piotrem się umówiłem, że nakręcimy to ten unboxing właśnie treningowo. Natomiast paczka, która przyszła, okazała się być podejrzanie zbyt duża. Ula się zapytała, czy to, co przyszło prawidłowo. Powiedziałem, nie wiem, dlatego że są to kaski włoskiej firmy Parasport Italia, które mają wspaniałe wzornictwo, ale niestety Włosi mają to do siebie, że nieraz coś tam pochrzanią, coś pomylą i trzeba bardzo uważać z zamówieniami. Dlatego unboxing jest bardzo dobrze, bardzo wskazany, bo jeżeli ja tu na miejscu stwierdzę, że faktycznie w środku jest to, co szanowny klient sobie zamówił, a przy okazji on sobie to zobaczy na filmie, to też z drugiej strony będzie potwierdzenie, że zamiast wysyłać to do klienta, odeślemy to do fabryki i będziemy to reklamowali. Ale reklamowali nie w sensie, że będziemy robili temu dobry PR, tylko że będziemy starali się sprowadzić odpowiedni kask. Ale przyszło coś większego i Ula powiedziała, no jak to, miał być Z1, a tu przyszedł ZX, nie? Ja mówię, no jest ZX, Z1, ale potem jak wziąłem paczkę, żeby zobaczyć, patrzę, że jest i to. Dokonali tutaj karkołomnego połączenia dwóch kartonów, także zanim rozpocznę unboxing, rozpocznę rozłącznik, żeby te dwa kartony ze sobą podzielić. Nie wiem, czy zauważyliście, że teraz jak się kupuje meble z Ikei, bo kupuję meble z Ikei, żeby uporządkować wszystko, co mamy na naszym ogrodzie, to do otwierania pudełek mają napisane, żeby nie otwierać tego nożem. Zastanawiam się, czym w takim razie to otwierać. Wiadomo, że ja mam do unboxingu przygotowany żółty nożyk, ale czym oni to otwierają, jeżeli nie mogą tego otwierać nożem? To jest zagadka, której jeszcze nie rozwikłałem. Chyba to szarpią pazurami, tak jak w wielu filmach, które robiłem, żeby zrobić unboxing. Właśnie będę znowu szarpał pazurami. Dokonałem cudownego rozłączenia. Tutaj papieren. Papieren zostają dla Uli, bo ona się całą zajmuje kwestią księgowości. Ja jestem ponad to. Ja kręcę głupie filmy. To jest to, czym się zajmuję. Dokonałem. Pierwszy na warsztat, moi drodzy, wezmę ten zamówiony film i unboxing kasku Z1. Kask Z1 to jest kask legenda. Bardzo długo na rynku, sprawdzony przez wiele pokoleń. Ze dwie dekady temu niemalże, kiedy jeszcze trenowałem 4Way'a, to mieliśmy właśnie już kaski Z1. Ale te kaski ewoluowały. Zmieniały się różnego rodzaju ich elementy. Skorupa pozostała ta sama. W zasadzie w skorupie nie za bardzo było co zrobić. Skorupa była dobrze dopasowana, dobrze wymodelowana. Natomiast to, co się zmieniło, jeśli chodzi o kaski Z1, w trakcie tej ich powolnej ewolucji, to kilka rzeczy. Otóż pierwsza sprawa, zmienił się wizor. Dlatego, że starsze wizory były ramką, którą w środku była wstawiona taka mocna pleksa wklejana na taśmę dwustronną. Ja jeżeli ona się porysowała, bo była dość słabej jakości, w sensie, że się rysowała, to można było zdjąć cały ten wizor, wyciągnąć tą pleksę, wsadzić pleksę nową w różnym kolorze i znowu działało. Ale ta ramka powodowała ograniczenie widzenia w dół. W związku z tym nastąpiła zmiana i do tej skorupy, która była całkiem ładnie zaprojektowana,
doprojektowano wizor, który już jest zrobiony z tworzywa sztucznego, bardzo twardego, i nawet w pewnym momencie na którymś ze sympozjów spadochronowych Z1 chwaliło się tym, jak tłucze swoje kaski młotem i bezskutecznie próbuje te kaski zniszczyć. Ja tutaj zaraz montuję ten film. Co jest ciekawego w tych kaskach i odróżnia ich od tego, co jest na rynku obecnym? Nie wszystkie, ale widzę, że obecna część kasków jest robiona w ten sposób, że mają blokadę w osi obrotu wizora i trzeba z dwóch stron jednocześnie nacisnąć, żeby można było je otworzyć. Jeżeli chodzi o Włochów, moje grube paluszki są grube, jeśli chodzi o Włochów, to oni mają guziczek, który się nie naciska w środku. To też, jako wszystkie, trzeba mieć wprawę i po jakimś czasie się dochodzi do lepszej wprawy. Natomiast ja, ponieważ jestem w trakcie teraz remontowania, mam poniszczone trochę palce od narzędzi i od mebli, po prostu bolą mnie odciskania. Więc otwiera się jedną ręką. Uważam, że to jest to istotna zaleta kasku, że można go obsługiwać jedną ręką. Różne rzeczy się mogą wydarzyć podczas skoku. Może być tak, że coś będzie nie w porządku i będzie nam po prostu trudniej pracować obydwiema dłońmi, żeby otworzyć kask. To jest oczywiście moje gdybania, sobie tam nieraz coś wymyślam. I tak jak wielu ludzi uważa, coś tam ględzę i próbuję dorobić nie wiadomo jakie teorie do takich prostych spraw jak spadochroniarstwo. Ale tak akurat uważam. W związku z tym wizor o wysokiej jakości, oczywiście pokryty jest od środka substancją, która powoduje, że ten kask nie będzie parował, ale uwaga drodzy użytkownicy, podobnie jak z kaskami motocyklowymi, w momencie kiedy próbujecie sobie czyścić te wizory, to trzeba brać pod uwagę, czym to się czyści. Dobrze zaopatrzyć się właśnie w kosmetyki, które są kosmetykami motocyklowymi, które służą do tego, żeby nie uszkodzić albo żeby stale powlekać wnętrze tego wizora substancją, która powoduje, że nie będzie parowało. Latem to nie jest istotne, natomiast jesienią, zimą, kiedy jest dużo wilgoci w powietrzu, kiedy jest temperatura niska, bardzo chętnie te kaski parują. Oczywiście po otwarciu spadochronu, kiedy szybujemy, można sobie ten wizor otworzyć i one są obecnie tak projektowane, że nie powinny stanowić dużego oporu aerodynamicznego w momencie, kiedy są otwarte. I moim zdaniem, co jeszcze? Otóż zmieniono i uproszczono konstrukcję wewnętrzną, dlatego że pierwsze kaski Z1 miały tutaj z tyłu wychodzącą gumkę z regulatorem i każdy, kto sobie po raz pierwszy zakładał kask na głowę, dociąga sobie tą gumkę dla szerokości swojej głowy i swojego karku, a potem resztę tej gumki, ten nadmiar wpychał do środka. Widziałem też ludzi, którzy dość nieumiejętnie to używali i za każdym razem po założeniu kasku dociągali. Te gumki nie były zaprojektowane do tego, żeby je wielokrotnie rozciągać i dociągać. One były na to, żeby dopasować do swojego kształtu głowy i zostawić je w spokoju wepchnięte do środka, do tego obszycia. Natomiast teraz jest to już dość mocno uproszczone. Jest w środku pasek, który po założeniu kasku, kiedy zamykamy jedną klamerkę, po dociągnięciu opina część na karku, ten kołnierz, dopasowuje nam i dociska, co też powoduje, że rozłączenie klamry ułatwia pozbycie się tego kasku. Te kaski są obecnie w ograniczonej liczbie kolorów, dlatego że Parasport Italia po wielu latach jeszcze będzie obsługiwała to oczywiście wszystko, jeżeli chodzi o części zamienne i wymiany wizorów i tak dalej. Natomiast wchodzą na rynek z nowym produktem, który jest w drugim pudełku, które zaraz będę rozpakowywał. O ile pamiętam, cena tego kasku to jest chyba 240 euro, ale nie mam pamięci do ceny, bo znowuż tymi kwestiami zajmuje się moja kochana małżonka, też dlatego, że ja mam głowę zaprzątam głupimi filmami, natomiast ona się zajmuje wszystkimi poważnymi sprawami domu. A ja tylko tak sobie latam z kwiatka na kwiatek, tu coś nagram, tu nie nagram przez miesiąc, ale potem wrócę znowu na wielu. W związku z tym ten kask, który będzie jechał do Piotra, który będzie mu potrzebny podczas zimowego treningu w tunelu aerodynamicznym, a potem będzie mu potrzebny do skoku, on zostanie do niego wysłany już jutro. A tymczasem, borem lasem, nie będę dalej rymował, bo znam wersję wulgarną, znajduje się drugi kask. Drugi kask jest zabezpieczony oczywiście folią. Zgodnie z zaleceniami IKEA nie używam nożyka, tylko używam nożyk, bo nie wiem jeszcze, jak mi wytłumaczą, co mam używać, a może teraz już laser CO2 używają tego, żeby to wszystko ciąć. Podejrzewam, że sytuacja była taka, że jakiś mądział wziął nóż, chlasnął z nożem bezwzględnie, pociął w środku jakieś elementy mebli i
zwrócił się do Ikei, że no co to ma znaczyć, tutaj w środku mam takie poniszczone elementy. No i tak samo jak w Ameryce trzeba mieć napisane na kubku od kawy, że uwaga, zawartość może oparzyć, tak teraz Ikea próbuje nas tutaj nauczyć, jak otwierać bez noża. No tutaj jest już, widzę, postęp technologiczny, dlatego że nie jest w zwykłej folii ten kask. O, jest tutaj. Tylko ten kask jest tutaj już tak zapakowany w jakąś taką włókninę. Nie wiem, jak to nazwać, co to jest, bo to nie jest materiał, nie jest to dzianina, nie jest to tkanina, tylko to wygląda jak taki bardzo cienko sprasowany filc. Zdejmę to więc i wyciągnę do środka. No, faktycznie jest zupełnie inny, zobaczcie. Jeśli chodzi o kształt, to na pewno się one od siebie różnią. Muszę tutaj kamerę wraz z całym laptopem odsunąć na stole, żeby móc wam pokazać, żeby one się zmieściły w kadrze. Są to kaski, które niewątpliwie od siebie się samym wyglądem różnią. Zobaczcie, że też się różnią rozmiarem. Nie, to nie chodzi o to, że rozmiar... Zazwyczaj jest tak, że jest jedna skorupa, a różnica wielkości głowy dopasowuje się wymienną wyściółką. Tak samo jeżeli są kaski, które już mają sporo czasu, to warto jest zainteresować się i zakupić sobie producenta wymienną wkładkę w środku. Podobnie jeżeli byście od kogoś kupowali używany kask, to też się nie przejmujcie, dlatego że to, że akurat kupiliście kask o innym rozmiarze, to nie znaczy, że on się dla was nie nadaje. Oczywiście, o ile cena jest atrakcyjna, to w tym momencie się można skontaktować ze sprzedawcą, dealerem tego sprzętu i poprosić go, żeby zamówił wymienną wkładkę o do rozmiaru głowy taki, jaki reprezentujecie na tym USP-dole. W związku z tym popatrzmy, co się dzieje. Otóż ten kask to jest kask, który już posiada wymagane obecnie certyfikaty dla nowych produktów i certyfikaty związane z bezpieczeństwem dla spadochroniarstwa. Ten również ma certyfikaty dotyczące paralotniarstwa i latania w tunelu. Zauważalnie jest to konstrukcja bardziej skomplikowana, która troszkę przypomina bardziej kask motocyklowy. Między innymi ze względu na wloty powietrza, które są tutaj z przodu. Kojarzy mi się to, że jest to kask motocyklowy, który podczas jazdy, kiedy powietrze atakuje od frontu, w środku jest dystrybuowany i zapewnia motocykliście większy komfort, chociażby w sytuacji, w której na zewnątrz jest dość ciepło. Akurat doceniam to o wiele bardziej, dlatego że tutaj u mnie w Sewilli, poza dniami, kiedy deszcz pada, to w dniach, kiedy deszcz nie pada, temperatury rosną o wiele znaczniej, a latem przekraczają 40 parę stopni i wtedy każda wentylacja i możliwość odparowywania potu, czyli chłodzenia organizmu, jest bardzo istotna. Kask, jeżeli chodzi o filozofię, widzę, że jak zwykle jest otwierany jednym palcem. Nie wiem, jak to wszystko działa jeszcze, słuchajcie, ale no, działa to niewątpliwie łatwiej się go otwiera niż kask Z1. Z1 się otwiera dobrze, natomiast wymaga on trochę przygotowania. I dobrze jest, żeby nauczyć się, jak jednym palcem wepchnąć blokadkę, a drugim palcem podważyć szkiełko i oko. Również trzeba potrenować to w rękawiczkach. W niektórych rękawiczkach, jeżeli są to grube rękawice typu spawacz pakistański, będzie to praktycznie niewykonalne, żeby otworzyć taki kask. Natomiast tutaj wydaje mi się, że jeżeli nauczymy się, w którym miejscu znajduje się guziczek do naciskania, do zwolnienia blokadki maszyny losującej, to jeżeli go ciśniemy, to powinno się to prawidłowo wszystko otworzyć. Ponoć, tak jak pisze producent, mechanizm, którym poruszamy to całym wizorem, jest tak zrobiony, że jest na sprężynach. O co chodzi? Chodzi o to znowu, że u innych producentów są to gumki. Te gumki, które wyglądają zupełnie jak małe o-ringi, można oczywiście dokupić producentów i one ponoć się co jakiś czas, no wszystko się zużywa, natomiast podejrzewam, że gumki się zużywają szybciej niż sprężynki. Co się dzieje po otwarciu kasku? Zwróćcie uwagę, że cały kask jest tak zrobiony, że wizor, który podchodzi do góry, jest w obrysie kasku. I tak też producent reklamuje ten kask, że podczas lotu na czaszy otwarty wizor nie zwiększa nam oporu czołowego. Dlatego, że oczywiście możemy się przyczepiać, że jeżeli znowu się uda to otworzyć, ale palce nie bolą niestety, przykro mi, że faktycznie po otwarciu ten kask, ale ma opory i widać, że będzie zwiększał opory aerodynamiczne. Czy normalnemu użytkownikowi to przeszkadza? Widzicie, po miesiącu znowu dykcja mi siada. Czy normalnemu użytkownikowi to przeszkadza? Otóż normalnemu użytkownikowi nie.
Ale jeżeli to jest użytkownik, który pruje na małym spadochronie i ma rozpędzić go do potwornej prędkości, to potworna prędkość będzie lekko oporowana. Czyli on jako doświadczony flyer musi nie do końca otworzyć ten kask. Przy czym tu znowu jest tak to zaprojektowane, że jeżeli komuś się zapomni i wyskoczy z samolotu, to ten wizor się nie uszkadza. On po otwarciu, czy spadamy w płasko, czy spadamy na free flya, to on się ustawia do pozycji, w której nie jest to zagrożeniem dla samego wizora. Bo bywały też kaski, które niestety niezamknięte, uszkadzał się im od razu wizor i odlatywał. I potem można było zauważyć skoczków, którzy latają w kasku, ale mają założone też gogle, bo nie chciało im się już dokupywać dodatkowego wizora. Ten wizor w tym kasku inaczej pracuje, schowa się i cały czas pozostawia niezmąconą. No właśnie, niezmącono coś, znowu zabrnąłem coś, niezmącony obrys i nie zwiększa oporu aerodynamicznego podczas rozpędzania spadochronu. Czyli być może skoczkowie, którzy uprawiają swooping, będą bardziej zadowoleni z tych kasków. W środku zostało coś zmienione. Tu jest ten kołnierz już wykonany nie z zwykłego materiału, tylko jest to coś elastycznego. Wydaje mi się, że jest to coś jak spandex, ale w środku jeszcze w tym spandexie wyczuwam, że jest dodatkowa gumka. Czyli chodzi pewnie o to, żeby to po założeniu na głowę ładnie dopinało się do szyi i ładnie uszczelniało wszystko. Zamknięcie widzę jest dość podobne jak w poprzednim modelu, natomiast, aha, czyli to jest bardziej podobne teraz do zamków, które są w butach narciarskich i snowboardowych. Czyli dociągamy sobie, dociskamy w zakresie pracy ząbków, lub też po zdjęciu tej osłonki możemy dociągnąć pasek i przygotować sobie dla naszego obwodu, który nam daje komfort, a rozpięcie tego jest wystarczająco łatwe. Ponoć również tego dotyczą testy, które mają przejść te kaski, czyli nie tylko to, jak one są odporne na przyjęcie energii kinetycznej w momencie, kiedy się z czymś zderzycie, mając ten kask na głowie, ale też mają być wykonane z materiałów, które w środku są hiperalergiczne, czyli nie zawierają nawet szczątkowych, śladowych ilości orzeszków ziemnych i różnych innych ważnych alergenów, które są obecnie popularne, czyli przypuszczam, że wyściółka również nie zawiera glutenu i nie zawiera innych strasznie toksycznych substancji. No, nie ma szans, że przeczytałam tą ulotkę, nawet jak założę okulary, to widzę, że złośliwcy tą ulotkę napisali tak drobnym druczkiem, no, oszczędzają na papierze, ewidentnie są ekologiczne zagrywki i tutaj na pewno są mądre rzeczy o tym, jakie to przeszło testy i jakie to jest wspaniałe. Otóż ten kask ewidentnie wygląda na bardziej nowoczesny, ale też, co jest oczywiście jak zawsze w świecie komercyjnym, poparte jest to też wzrostem ceny. Ten kask jest o 100 euro kosmodolarów droższy niż poprzedni jego model. Natomiast fabryka zamierza zostać już z czasem przy produkcji tych kasków i niebawem nie będziecie mieli takiej okoliczności, jaką miał Piotr, żeby sobie wybrać to, co sobie chce wybrać. Natomiast że komercyjne elementy powodują to, że nie można sobie już kupić nowego Volvo 240, więc nie można też sobie będzie kupić ani Mercedesa 190, nie można też będzie kupić klasyki, czyli Z1, ale będzie można sobie kupić ten kask ZX. On jest dostępny w o wiele większej gamie kolorów. To wszystko, jakie kolory sobie znaleźć, jakie rozmiarówki, zobaczycie na stronie, którą przygotowała Ursułka. Oczywiście przygotowała poważne sprawy, które robi, kiedy ja sobie nagrywam głupie filmy. Moi drodzy, udało mi się, tylko kilka razy się zająknąłem, nie musiałem robić żadnych podstępnych cięć. Wydaje się więc, że jestem w formie, która pozwala mi na to, żeby niebawem uzupełnił zaległości i mógł ponagrywać dla Was filmy, które oczekują w kolejce. Tematy są ciekawe, są nurtujące. Niektóre dotyczą bezpieczeństwa, niektóre dotyczą tego, jak nas walą bambuką w różnych miejscach, biorąc za to grube pieniądze. Są to kwestie, które są niezwykle istotne w naszym codziennym życiu spadochronowym. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne filmy, które chcę, tak jak rząd polski chce, ale ja bardziej to realizuję, zamierzam te filmy nagrywać. Chcę te przekop mierzei zrobić. Nie będę drążył temat polityczny. Do zobaczenia.